Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już 12 odcinku Mateusz Podcast Show. Ze mną jest dzisiaj Zuza. Zuza, może pokrótce chcesz powiedzieć, czym się zajmujesz? O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Tak, cześć, bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś na swojego podcastu. I tak, ja prowadzę bloga, który się nazywa Jak Króliki. Bloga, Instagram, Facebook i zajmuję się szeroko pojętą edukacją seksualną, ale dla dorosłych. Dlatego, że w dzisiejszych czasach jest straszna nagonka właśnie na edukację seksualną, ale dla dzieci, a zapominamy o edukacji dla dorosłych, dla naszego pokolenia i stwierdziłam, że czemu nie nadgonić tych braków edukacji. Dlaczego dla dorosłych? Czy uważasz, że dorośli nie wiedzą, że tak powiem, jak uprawiać miłość, czy raczej ciężko im o tym ze sobą rozmawiać? Myślę, że to i to, jak rozmawiam nawet ze znajomymi albo z osobami, które świeżo poznałam i wchodzą w tematy seksu, to bardzo często mówimy o nich albo bardzo błaho, albo bardzo często przychwalamy się i nie umiemy o tym rozmawiać normalnie, tak jak o, nie wiem, o zakupach, o robieniu obiadu, tylko próbujemy z tego zrobić jakiś wyścig, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Nie umiemy mówić o tym normalnie, moim zdaniem, niestety. I też myślę, że nie potrafimy ani w grupie o tym rozmawiać, ani też między sobą niestety nie potrafimy o tym rozmawiać, bo nas po prostu tego nie nauczono, niestety. Zawsze seks był tematem tabu. Mów, proszę. I zawsze jakby ja mam dużą lekkość w rozmowie o seksie, jakby nigdy nie krępowało mnie to. Jestem w szoku, jak ludzie reagują na czasami moją otwartość w niektórych kwestiach. Miałam sytuację raz, jak wracałam z festiwalu jednego i często się zdarza, że na przykład nie noszę bielizny. I mówię o tym wprost, jakby brak bielizny moim zdaniem nie jest niczym przerażającym. A jak powiedziałam o tym na głos, to podobno kilka osób się na mnie spojrzało, jakbym, nie wiem, mówiła o obdzieraniu zwierząt ze skóry żywcem. I jestem po prostu w szoku, jak tak błahe dla mnie rzeczy przerażają albo odstraszają innych ludzi. Czyli mówisz o tym, że z tematów seksualnych robi się trochę na siłę temat tabu. Czy myślisz, że to jest wina naszego społeczeństwa, czy po prostu jak pokolenia, w którym żyjemy? Myślę, że pokolenia, jakby my jeszcze te roczniki 90, tak, tysięczne, są przeżarte niestety z starymi czasami, jakby z dziadkiem rozmawiasz o seksie, może nie wiem, z pijanym wujkiem na weselu jeszcze ci się uda, ale tam nie wiem, pośmiać się trochę. No tak jak mówiłam wcześniej, nikt nas nie nauczył niestety otwartej rozmowy na ten temat. Nie wiem, czy to jest kwestia wstydu, czy naprawdę szczerze do końca tego nie rozumiem i cały czas badam jakby skąd to się wzięło i dlaczego cały czas mamy ten problem. Chyba się zapętliłam strasznie. chyba zgubiłam wątek. Okej, nie ma problemu, już wychodzimy. Zuza, mówisz, że to nie jest temat, na który się zbyt często rozmawia, to gdzie ty się tego nauczyłaś i dlaczego w ogóle pomysł, że chcesz przekazywać swoją wiedzę, czy może raczej swoją otwartość? Wiesz co, miałam przyjaciółkę, która wychowała się właśnie w domu bardzo otwartym i dla nich nie było problemu na przykład chodzić przy sobie nago, przy swojej mamie, wiesz, bez stadnika, w samych majtkach. Strasznie mi się to podobało, bo w moim domu jakby był taki typowy polski dom, że nie rozmawiał się ten temat. I ona mnie zaraziła taką otwartością na te na tematy seksualne. I potem będąc pełnoletnie, zatrudniłyśmy się w seksshopie. Tam na samym początku miałam lekkie opory. Ale im dłużej tam pracowałam, im się bardziej oswajałam z asortymentem, im bardziej się dowiadywałam o tym asortymencie, im więcej z większą ilością klientów rozmawiałam, tym mi było coraz łatwiej. Niestety musiałam to wszystko wypracować w sobie, tą otwartość, ale jakby nie było to dla mnie zbyt dużym problemem. Jakby nie robiłam tego jakby z
wbrew sobie, tak, tylko musiałam się po prostu zobaczyć, że coś takiego istnieje jak właśnie umiejętność normalnej rozmowy, normalnego dialogu na temat spraw tak normalnych. Ja na przykład bardzo długo się wstydziłam mówić o tym, że się masturbuję przy znajomych. Gdzie jakby oni rozmawiają ten temat, a ja po prostu nie umiałam tego powiedzieć. I nie wiem, zawinnie nie wiem, dlaczego po prostu dlaczego nie potrafiłam tego powiedzieć. Teraz jakby dla mnie to jest normalne, tak jak mówiłam wcześniej, tak jak zakupy, tak jak chodzenie, nie wiem, do kina. Moim zdaniem też masturbacja i rozmowa o seksie jest totalnie normalna. Pod warunkiem, że nie mówimy tego, że tak powiem, wszem i wobec, tak? Jeżeli, że tak powiem, wyjdzie taki wątek, no to rozmawiamy o tym normalnie, tak? Rozumiem, że nie mówisz nachalnie wszystkim o tym. Oczywiście, czy też jakby zauważmy różnicę pomiędzy rozmawianiem o seksie, a o własnej seksualności, bo właśnie to też jest bardzo duży problem wśród ludzi, z którymi rozmawiam, że nie umieją tego jakby rozgraniczyć. Tak, ja nie mówię, że o, bo ja lubię ktoś, jak się bzykam tak i tak i opowiadam o totalnych szczegółach swojego życia intymnego, tylko mówię o sferze jakby seksualnej, tak jakby o, można powiedzieć, że o ogólnikach, tak jak w pracy. Tak, w pracy, nie wiem, do mnie do sekszopu właśnie przychodził klient i prosił o wibrator, no to rozmawiałam o tym wibratorze i co on może zrobić, jakie są jego tam wyjątkowe cechy, czy on jest waginalny, czy jest na łechtaczkę, czy jest analny. I ja absolutnie nie łączę tego ze sferą moją seksualną. Jakby umiem to totalnie rozróżnić i miałam bardzo często właśnie problemy z mężczyznami, z czym się spotykałam. Że im się nie podobało to, że pracowałam w seksie, że rozmawiam o seksie. Ale właśnie nie mówiłam nachalnie o swojej strefie intymnej, o tym, jak ja lubię, tylko opowiadałam o tym, co dzieje się w naszym organizmie, jak on reaguje, tak jak nasza głowa reaguje. To właśnie też jest duży problem w Polsce, wydaje mi się, że w Polsce, że nie umiemy tego rozróżnić niestety. Zuza, jakbyś mogła tak jednym zdaniem określić, kto jest takim przeciętnym, najczęściej spotykanym klientem takiego polskiego sex shopu? O matko, wiesz co, to jest częste pytanie. Nie wiem, w sumie nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo częste pytanie. Czy mężczyźni, czy kobiety, czy single, czy zajęci. Szczerze, każdy tam przychodzi. Od totalnych freaków przez, ojejku, biznesmenów, bizneswoman, po rozwódki. Szczerze, każdy tam przychodzi, bo każdy uprawia seks, tak? Znaczy, no oczywiście poza tam małym ułamkiem procent ludzkości, prawie każdy uprawia seks, czy sam ze sobą, czy z kimś. I każdy, znaczy właśnie o to chodzi, że nie mamy informacji, nie wiemy co do czego, bo w internecie, nie wiem, wchodząc na internetowe seksshopy, nie ma takiej pełnej informacji, po co jest ten wibrator i do czego on jest, jakby nie wiemy, tak, nikt nas nie nauczył tego, dlatego też przychodzą ludzie do seksshopu, żeby się dowiedzieć, żeby sięgnąć fachowej porady. I też właśnie stąd pomysł na ten blog. Żeby w końcu ludzie, bo też ludzie się bardzo często stresują wchodzeniem do seksshopu. Nie wiem, bardzo często miałam sytuację, że ktoś musiał wypić kilka setek i przychodził totalnie pijany do sklepu, bo po prostu nie był w stanie się przemóc, że on ma problem, że on musi wejść do takiego przybytku, bo co o nim pomyślą ludzie i w ogóle jak to będzie wyglądało. I to jest właśnie, myślę, że to jest bardzo nam potrzebne otwarcie się i właśnie taki blok jak mój, który będzie nas spokojnie pokazywał ludziom, że jesteśmy normalni i że seks jest bardzo potrzebny i bardzo normalną rzeczą. Czego uczysz na swoim blogu? Czy jakie informacje chcesz przekazać ludziom? No bo jakiś cel na pewno masz. Wiesz co, tak jak mówi moja babcia, i mydło, i powidło, wszystko. Wszystko jest. To jest miejsce, które ja, mając 14 lat, bardzo bym chciała znaleźć na swojej drodze, bo chcę opowiadać w sumie o wszystkim i o relacjach męsko-damskich i o gadżetach erotycznych, nawet o takiej podstawie jak zakładanie prezerwatywy, która niestety jest dużym, z tego co widzę, z tego co słyszę od koleżanek, z tego co samo mnie też spotkało, jest dużym problemem, bo wiele osób w ogóle nie chce nosić prezerwatyw, co jest dla mnie w ogóle szokiem. Wiele ludzi używa cały czas kalendarzyka,
no bo nie wiedzą, że to nie jest dobre, że to, że ta forma antykoncepcji nie jest, nie daje 100% jakby skuteczności. Chcę przekazać ludziom podstawową, tak naprawdę podstawową wiedzę na temat ich ciała i na temat współżycia i na temat zabawek erotycznych, gdzie nie ma listy książek, które by nam wytłumaczyły, do czego jest dana zabawka. A jak się wejdzie na mojego bloga, to powolutku, pomalutku każdy artykuł przybliża nas do pewnej wiedzy, takiej, tak jak mówiłam, podstawowej. Rozumiem, że słuchaczom, którzy będą słuchać tego podcastu, absolutnie nie miksujemy, nie łączymy tego z pornografią, tak? Tym, co można znaleźć na stronach internetowych. Nie, absolutnie nie. Raczej oczywiście też mówię o pornografii. Chyba to był mój drugi wpis na temat książek erotycznych. Ale nie, absolutnie nie znajdziemy na moim blogu ani na moim Instagramie żadnych wulgarnych rzeczy, tak jak właśnie typowo z jakichś stron i pornograficznych. Myślę, że to jest elegancka pornografia. Tak można powiedzieć. Kto według ciebie powinien rozmawiać z dziećmi na temat ich seksualności? Rodzice? Czy w szkole powinno się podjąć ten temat na początku? Czy raczej liczyć na to, że dzieci same, że tak powiem, znajdą swoją drogę, można powiedzieć? Myślę, że powinno się rozmawiać z każdym. Myślę, że jakby nie może być podziału na rodzic, dziadek, szkoła. Myślę, że kręgosłup i osobowość dziecka tworzy ogół i rodzina, i rówieśnicy, ale nie powinna, wiedza seksualna nie powinna wynikać z internetu, z pornografii właśnie, ani od znajomych, bo to są zazwyczaj błędne informacje. Ja pamiętam, że większość mojej wiedzy na temat seksu była z gazety Brawo i z tego, co koleżanki mówiły. I to były bardzo złe informacje i szczerze, gdybym miała tylko tą wiedzę, jaką miałam wtedy, no to bym chyba była już z piątką dzieci. Tak naprawdę, ale myślę, że i rodzice powinni nauczyć się rozmawiać o seksie ze swoimi dziećmi. Jest mnóstwo książek, które pomagają rodzicom właśnie przygotować się na takie tematy. Przepraszam. Jeżeli z rówieśnikami rodzice również będą rozmawiać na te tematy, to przepływ informacji będzie cudowny i myślę, że za kilka dobrych pokoleń będziemy mieć społeczeństwo bardzo otwarte i umiejące rozmawiać ze sobą. Jak bardzo i dlaczego jest potrzebne nam takie społeczeństwo, żeby ludzie mogli ze sobą na ten temat rozmawiać? Myślę, że jeżeli będziemy potrafili ze sobą rozmawiać na temat seksu, będziemy szczęśliwsi. Moim zdaniem 70% szczęścia w związku to jest jednak łóżko. Jeżeli mamy cudownego partnera, jeżeli świetnie się dogadujemy z nim, jeżeli wszystko jest cudowne, absolutnie wszystko, poza łóżkiem, to prędzej czy później da nam w kość. Jeżeli prędzej czy później wyjdzie frustracja, po prostu to nie wyjdzie. A znam wiele, naprawdę znam bardzo dużo związków, gdzie partner jest albo partnerka, bo pamiętajmy, że to z obu stron może być, mogą być problemy, gdzie jest słabo związku, ale w łóżku jest cudownie. I takie związki o wiele dłużej wytrzymują niestety. Że jednak ten seks bardzo, bardzo, bardzo wpływa na decyzję. No tak, ja słyszałem na przykład o takich sytuacjach, kiedy para, która była ze sobą, jakiś krótszy czy dłuższy czas, to już nie ma znaczenia, zostaje tak zwanymi friends with benefits, tak? No, chyba nie tego szukamy, prawda? No chyba, że ktoś rzeczywiście chce być singlem do końca życia i, że tak powiem, zadowalać się no, według własnego uznania, tak? No ale no, myślę, że jeżeli chodzi o miłość, to raczej chyba nie tego ludzie szukają. A czy wiesz, to też jest graniczna miłość, a seks, tak? Bo jakby może być seks bez miłości, miłość bez seksu, jakby nie trzeba tego łączyć, tak? Jeżeli komuś jest dobrze w relacji friends with benefits, to czemu nie? Sama byłam w takiej relacji, szczerze, to była jedna z lepszych moich relacji w moim życiu i chyba najdłuższy związek tak naprawdę w moim życiu. I wspominam to naprawdę rewelacyjnie. I właśnie
moim zdaniem powinniśmy się po prostu cieszyć i też właśnie relacje Friends with Benefits uczą nas bardzo dużo, bo nie oczekujemy wtedy od drugiej osoby takiego zaangażowania jak od swojego partnera, tylko możemy, czujemy się bezpiecznie w takiej relacji, bo możemy mu powiedzieć wprost, czego oczekujemy, a czego nie oczekujemy, co chcemy, co nam sprawia przyjemność, a co nam nie sprawia przyjemności, a w związku boimy się zranienia, tak? Boimy się bardzo często tego, że nie wiem, partner bardzo lubi całowanie po szyi, a ja na przykład nie lubię. I mnie to strasznie irytuje. I no nie powiem mu tego, bo mu to sprawia przyjemność. I tak się męczymy przez tych kilka lat, aż po momencie po prostu pękamy i mówimy, nie no, po prostu nie lubię tego, tak? Nie chcę, żebyś tego, nie chcę, żebyś to robił, przestań to robić. A partner w tym momencie dostaje bzika, no bo myślał, że robi wszystko dobrze. A w związku właśnie z dodatkami nie boimy się mówić szczerze. I szczerze naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, ale to nas bardzo, bardzo gubi. Co byś poleciła osobom, które mają, nie wiem, jakieś fantazje, potrzeby? Jak zacząć rozmowę ze swoim partnerem na temat właśnie swoich potrzeb, swojej seksualności? Zależy, jaki to jest partner, bo jeżeli mamy partnera, który jest bardzo cichą osobą i ma bardzo małe potrzeby seksualne, a my mamy bardzo duże potrzeby seksualne, no to jest bardzo ciężko rozmawiać z taką osobą, ale się da, to trzeba po prostu małymi kroczkami, nie można, przynajmniej moim zdaniem, nie można z grubej rury walić do drugiego człowieka, bo niektórych to może przerosnąć po prostu. Ale myślę, że to jest ważna spokojna rozmowa, nie obarczanie drugiej osoby swoimi wszystkimi zachciankami, tylko małymi kroczkami, na spokojnie, rozmowa, dlaczego, czemu chcę tego, czemu nie chcę tamtego. Nie wiem, czasami kiedyś zrobiłam tak, że swojemu partnerowi puściłam film, chyba to było 9,5 tygodnia, coś takiego. I w ten sposób właśnie pokazałam, co mnie interesuje, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Najgorsze właśnie moim zdaniem jest takie bombardowanie drugiej strony oczekiwaniami, bo ja chcę, bo ja żądam, bo ja oczekuję i tak ma być, i tak masz robić. A w związku, czy w relacji, czy po prostu znajomości dwóch ludzi, która jest ze sobą tak blisko, ważne są obie strony. I obie strony powinny się rozumieć i obie strony powinny być zadowolone, a nie tylko ja. Więc myślę, że spokój, rozmowa i zrozumienie dla jednej i drugiej strony to jest po prostu must have w jakichkolwiek kombinacjach łóżkowych. No właśnie, mówisz o kombinacjach łóżkowych, a co w przypadku, jeśli ktoś wyobraża sobie relacje dwóch osób jako adaptację filmu 50 twarzy Greya? Przepraszam, nie, w ogóle film 50 twarzy Greya jest książka, bo tak, bo zaczęło się od książki, jest po prostu zabawna. A to jest... Znaczy tak, to jest dla niektórych to jest soft BDSM, dla niektórych to jest hard BDSM, dla niektórych to jest w ogóle coś śmiesznego. Sam film sobie jest przyjemny, jeżeli chodzi o mnie, ale jeżeli ktoś by chciał żyć w takich realiach jak 50 twarzy Greya, to myślę, że to chyba nie dałoby rady, bo takich scenariuszy życia niestety nie piszę. Ale znam pary, które żyją w prawdziwych takich związkach pan uległa i to naprawdę ma sens. Jakby one wyglądają zupełnie inaczej niż 50 twarzy Greya, to w ogóle jest niebo a ziemia. Ale da radę żyć w związku pan uległa, pan sucha, czy jak kto woli to nazywać. Tylko pamiętajmy o tym, że trzeba to robić za zgodą obu stron. Nigdy, jakby wszystko jest w porządku wtedy, kiedy obie strony są zadowolone i nikomu się nie dzieje krzywda. A fanom 50 twarzy Greya polecam zaznajomienie się na przykład z książkami Czerwona Seria z wydawnictwa Czarna Owca. Bardzo fajne książki, mam ich bardzo dużo i są o wiele przyjemniejsze niż i bardziej konkretniejsze niż 50 twarzy Greya i z nich można się o wiele więcej nauczyć. I właśnie o tym na przykład piszę, chyba to jest właśnie mój drugi wpis albo trzeci wpis na blogu, jeżeli chodzi o erotykę na papierze i przelewanie swoich fantazji z książek na życie realne.
Zuza, czy jest jakaś złota zasada, którą chciałabyś się podzielić ludziom, żeby poprawili swoje życie łóżkowe, parom, singlom, komukolwiek? Szczerość. Tak jak mówiłam wcześniej, szczerość moim zdaniem jest po prostu podstawą, nauka rozmowy ze sobą. Jakby jeżeli nie będziemy mówić o tym, czego potrzebujemy, czego pragniemy, to nikt się nie dowie, bo nikt nam nie czyta w ogóle w myślach. I to jest złota zasada, myślę, że do każdej relacji, czy to jest rodzicielska, czy to jest przyjaźń, czy to jest właśnie związek, rozmowa ze sobą. Jakby wiem, że niektórym jest się bardzo trudno otworzyć, ale nawet jeżeli jest się bardzo trudno otworzyć, to po prostu zakomunikować tej drugiej stronie, że słuchaj, jest mi trudno się otworzyć, ale wspólnymi siłami uda się i w końcu dojdziemy do tego, do czego chcemy dojść. Po prostu nie róbmy z seksu tematu tabu, zwłaszcza w związku. Oczywiście, że tak. Czy w ogóle nie róbmy z tego tematu tabu. Nie wiem, naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, nie rozumiem skąd ten wstyd w Polakach. Seks jest czymś pięknym, jest czymś naturalnym, jest czymś normalnym, a my Polacy robimy z tego małego demona spod szafy, który wychodzi tylko raz na jakiś czas i to tak czy siak zastydza wszystkich, a to jest po prostu bez sensu. Zuza, czyli podsumowując, nie wstydźmy się, rozmawiajmy o tym ze sobą. Oczywiście nie nachalnie, tak? Wszystko ma swoje granice. Oczywiście, że tak. Jeżeli czujemy, że kogoś zawstydzamy, to przeprosić taką osobę tak, że jakby spytać się, co ją zawstydziło, bo też jakby w sytuacjach kryzysowych, czy kryzysowych, nieprzyjemnych, tak właśnie kogoś zawstydzamy, ja na przykład tak robię, że jeżeli czuję, że kogoś zawstydzam, tak, swoją pewnością siebie, jakby swoją pewnością w tych tematach, to zaczynam pytać delikatnie, co tą osobę zawstydziło, co tą osobę nie denerwowało i dlaczego tak jest. I wynikało bardzo dużo ciekawych rozmów z takich pytań i z takich nerwów. Zuza, w takim razie ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło Cię gościć w Mateusz Podcast Show. No i zapraszam wszystkich na kolejne odcinki, które, jak wszyscy wiedzą, co czwartek o 20. Zuza, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, jeśli nie ma, to już trzymajcie się wszyscy. Pa!